Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Nigrum i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z naszej serii Zagrajmy w Red Dead Redemption 2. Moi drodzy, w ostatnich odcinkach porobiliśmy trochę zadań fabularnych i sobie pomyślałam, że w tym odcinku, właściwie w ostatnim robiliśmy zadania poboczne, ale pomyślałam, że w tych odcinkach, przynajmniej w tym i może w następnym, byśmy porobili zadanka poboczne i ciekawostki, trochę ciekawostek bym chciała wam pokazać, tak byśmy się teraz oderwali od fabuły. I tak, mamy parę ciekawostek, właściwie w Red Deadzie mamy mnóstwo ciekawostek, nie? Szczególnie na bagnach jest dużo ciekawostek, ale myślę, że bagna jeszcze będziemy zwiedzać. Chciałam na początek wam pokazać ciekawostkę, która znajduje się przy Braithwaite'ach, ale że jestem bliżej bagien i chciałam i tak pokazać wam jeszcze rzeczy, które są na tym obszarze, to pomyślałam, że pierwszą rzecz, którą i tak chciałam wam pokazać, myślę, że mogę wam już ją pokazać. To jest farma Aberdeonów. Znajduje się w tym miejscu. Tutaj jest napisane Aberdeen's Big Farm, czyli farma świń Aberdeonów. I ona znajduje się tu w Le Moyne. Już wam pokazuję, gdzie to jest. Widzicie? Znajduje się ona w tym miejscu. Zaraz tu obok Emerald Ranch, tutaj na południowy taki wschód. W tym miejscu znajduje się farma Aberdeon. Więc tam pojedziemy, pokażę wam, co tam takiego się dzieje. Na pewno wiem, że są ludzie w Red Deadzie, jacyś NPC, na przykład więźniowie, czy jacyś tam uciekinierzy, których możecie na przykład uratować, tylko że wtedy na przykład możecie podpaść stróżom prawa. I na przykład często można się natknąć na takich ludzi, którzy sprzedają informacje. I ja farmę Aberdeonów akurat odkryłam przejeżdżając chyba gdzieś obok niej, a nie ze wskazówki. W każdym razie mówię wam, że za pierwszym razem jak grałam, najpierw spotkałam więźnia, który dał mi cynk o pewnej farmie, którą warto odwiedzić i że tam jest coś ciekawego. Później pojedziemy sobie tutaj nad te małe jeziorko, tu jest taki domek. Sprawdzimy sobie jeszcze ten domek, bo w sumie ten nie jest zaznaczony. A potem myślę, że moglibyśmy ruszyć na samo południe, bo tutaj też są dwie rzeczy, które chciałabym wam pokazać. Pierwsza znajduje się tu u Braithwaite'ów, też to jest ciekawostka. Druga rzecz znajduje się tu na tym takim rozdrożu przy literce S w słowie Scarlet Meadows, ostatnie S. I jak jeszcze będziemy mieć czas, po drodze zajedziemy do stajni, bo chciałabym trochę kupić rzeczy dla konia, mniej więcej zapasów, więc jedziemy. No i w tym odcinku zaczniemy sobie od farmy Aberdeonów, ale mgliste się zrobiło. Ostatnio skończyłam na bagnach, jedyne co zrobiłam poza nagraniem to tylko kamp rozłożyłam i Artur zjadł, bo wytwarzałam trochę przedmiotów, między innymi wytworzyłam sobie zatrute noże do rzucania. Nie no, słaby. Zatrute noże do rzucania, ogniste butelki, czyli koktajle mołotowa, olej jakiś remedium dla zabójczej precyzji wytworzyłam i to tyle. To jest jakaś farma i mamy krowy. Fajnie by było jakąś krowę tutaj sobie ciachnąć, tylko że ktoś może to zobaczyć. Nie, ja pamiętam tą farmę, tam są ludzie. Jezu, grzywna 175? Było 60 ostatnio, co ja takiego zrobiłam? Przed chwilą weszłam do gry. Halo, jak ostatni raz wychodziłam, to było 60. Co się stało? Trzeba będzie popolować. O, cholera. Lis. Lis. Czy uda mi się go upolować? To jest pytanie świetne. Kurde, już go zgubiłam. Nie no, nie upoluję go w takim tempie. Cholera. Nie no, za dużo roślinności. Jest, mam cię. Dobra. Proszę, proszę. Będziemy mieć skórę lisa srebrnego. Aj, nie było animacji. No nic, dobra. Lis srebrny. Skóra idealna. Pokażę wam w kompendium, jak to wygląda. A, siodło wróciło, wiecie? Siodło wróciło. Wcześniej miałam taki motyw, że siodło mi, moje siodło z aligatora zniknęło i się pojawiło jakieś inne siodło. Już wróciło. Weszłam do gry i ni stąd, ni zowąd nagle mam siodło swoje, nie? Siodło aligatora. A nie tamto
inne. Nie wiem, co się wtedy stało. Lisa srebrnego można napotkać na różnych terenach we wszystkich stanach. Wszystko żerca. Łuk albo karabin powtarzalny. Skóra pazur lisa srebrnego można wykorzystać do wytwarzania przedmiotów. Dobra, będziemy u trapera, to oddamy. Trochę polowania. Jeżeli będziecie chcieli na przykład odcinki takie specjalne, takie polowania, w których będziemy sobie na przykład cały odcinek polować na jakichś tam terenach na zwierzęta, to dawajcie znać w komentarzach. Ja chętnie sobie popoluję, bo uwielbiam takie motywy. To jest jakaś farma. Dobra. Oj. Co się stało? Ej, zaczął mi padr drgać. Coś tu jest? Zaczął mi pad dziwnie zaczął mi drgać, ale tak naprawdę, naprawdę dziwnie. To było bardzo dziwne. No dobra, nie chcę przedłużać tutaj, chcę wam pokazać te ciekawostki. Mam nadzieję, że uda mi się je wam pokazać w tym odcinku. To było dziwne, że pad drgał. Ciekawostek będzie jeszcze więcej, będę robić właśnie takie odcinki, że na przykład jeden cały odcinek kilku różnych ciekawostek. Bo naprawdę warte są te rzeczy do zobaczenia i odkrycia. Jak sami gracie, no dawajcie znać w komentarzach, czy sami je odkryliście. Może uda mi się wam pokazać coś, czego na przykład jeszcze nie widzieliście. Wiecie co? Tak ogólnie, ja uważam, że są... Tak, to jest ta farma. Że są na pewno jeszcze jakieś ciekawostki w Red Deadzie, których na pewno nikt nie odkrył, że na pewno znajdują się jakieś takie solidnie zakopane. Farmę Aberdeonów, no to jest jedna z bardziej znanych. Jeżeli jej jeszcze nie widzieliście, to ją wam pokażę. Don't be shy, partner. No such thing as a stranger here. Patrzcie na niego. Hello, Mr. Yeah, you look like you need to take a load off. Well, ain't this a rare treat? Why didn't you tell me we had guests coming? I'd have fixed myself up nice. Oh, now you know you look perfect, princess. Yes. I ain't no guest, miss. I'm just passing through. Oh, nonsense. Well, come on in. Rest a while, and we got food on the stove, and a bottle of the good stuff we've been saving. It's decided then. I'm gonna go freshen up. I appreciate the offer, but I best be on my way. Oh, come on now. How you gonna turn down a hot meal and good company? I'll go open that bottle. Weszlibyście do tego domu? Cholera. Ile mam pieniędzy? 4283. 13. Dobra, wiecie co? Wchodzę tam. Chcę wam pokazać. No, ja to robię dla was. Chcę wam po prostu pokazać to. Nieznajomi. To są oczywiście Aberdeenowie. No i zapraszają nas do domu na ciepły posiłek. Normalnie nikt nie zaprasza obcych do swojego domu na ciepły posiłek. I kurde, butelka alkoholu. This is very kind of you. Don't sweat it, partner. The pleasure's all ours. Patrzcie na to. Widzicie, stół jest przyszykowany na trzy osoby. Kiedy niby? Go check on her, will you? Patrzcie, są sztućce i kieliszki dla trzech osób, gdzie ich jest dwójka. Just go hurry her up a little. She won't listen to me. No dobra, no to pójdźmy na górę. Okej, okay. Jest to podejrzane, nie sądzicie? Naprawdę bardzo podejrzane. Już przyszykowali tak szybko stół. Oni mieli już wcześniej ten stół przyszykowany, nie zrobili tego teraz. Jest jeszcze jedna ciekawostka. Zanim do niej pójdziemy, możemy się trochę rozejrzeć. Chyba się nie obrażą. O kurde. Można mieć więcej takich przedmiotów. No dobra, nic tu takiego nie ma, co byśmy mogli zabrać. Pozamykam to, żeby nie mieli tutaj niczego za złe. Patrzcie na to. Obraz. I kurde... No dobra, tu są pajęczyny, ale ten obraz jest ewidentnie no... zabazgrany, no jest po prostu uszkodzony. Ktoś tutaj kurde komuś wydrapał oczy. Wyglądają jak... No nie wyglądają jak oni, bardziej wyglądają jak ich rodzice. To normalny bask, że kurde twarze rodziców, ja się pytam. Dziwnie w tym domu jest, nie sądzicie?
Dobra, pójdziemy po tą babkę, pójdziemy po tą kobietę. Zawoła się. Will, look who it is. You are hungry, ain't you? I didn't mean to intrude, miss. It's all right. Looking ain't a crime. You go on and have a seat at the table. I'll be down in a minute. He just asked me to check on you, that's all. Oh, you don't need to make any excuses. No siree. No dobra. Fotografia, możemy ją zbadać. Dobra, mamy zejść na dół. It got damaged, unfortunately. Nigdy tego foto nie podnosiłam przy nich. Podnosiłam je nie przy nich, że tak powiem. Powiedziała, że trochę się poniszczyło. No nie wiem. Spójrzcie, to są oni. I już możemy zobaczyć pewną ciekawą rzecz. Jeżeli się jeszcze nie domyśliliście. Te dzieci na zdjęciu to są oni. Ci Aberdeenowie, których tu spotkaliśmy. A te osoby dorosłe to są ich rodzice. Więc ta kobieta i ten mężczyzna to brat i siostra. Widzieliście, jak oni się zachowywali, kiedy nas witali? On ją nazwał księżniczką, ona się do niego mizdrzyła. A ich rodzice mają wydrapane oczy. To nie jest normalne. Aberdeen's Family, Christmas, 1878. No, 1878, no to ewidentnie oni tam byli dziećmi na tych zdjęciach. Poza tym, chciałam się jeszcze tutaj rozmyśleć. Hey, slow it down there. Plenty of time for that. Co ty tu ten? Ja do ciebie nic nie mam. Aren't you a curious little boy? Ciekawe, przeszkadza jej to, że otwieram szafki? Serum. Tia pierdziel. I oni mają, kurde, jedno łóżko. Dobra. Okej, myślę, że to wam pokażę później. Jest jeszcze jedna rzecz, której tutaj wam nie pokazałam, ale myślę, że... żeby wam przedwcześnie tego nie zdradzać. Sheila. Whoa there, partner. Hey, you can't just go around taking our valuables. Chciałam zobaczyć, czy on zareaguje na to. O cholera. Spokój. Sorry about that. That's all right. Some folk just have habit of taking advantage of our hospitality sometimes. Wow, tego tekstu nie widziałam. She seems real nice lady. Oh, she's my everything, friend. From the womb to the tomb, I'm a lucky man. Słyszeliście, co on powiedział? Aż od kołyski, aż po trumnę. No dobra, usiądźmy. Chcę wam pokazać, co tu się wydarzy, nie? Mam nadzieję, że zdążę wam pokazać jeszcze inne rzeczy. Jak nie, to po prostu w następnym odcinku też zrobimy ciekawostek. Wait, this is just about perfect. One of them moments you wish could last forever. Well, like I said, I can't stay for long. Then look at us, like a couple of old friends. Dziwnie są, nie? It's a short life, but a merry one. Here we are, all the fixings. I hope you boys left some room in your trousers. That smells delicious. The food don't smell too bad neither. Oh, stop it, you! How do you like it? It's good. Different. Powiedział inne. Arthur powiedział, że to jedzenie jest inne. That meat is so tender. You know what? This place used to be a pig farm. Nawet nie chcecie wiedzieć, co to jest. When we were kids, before we lost our ma and pa, horrible business. Horrible. But we still got each other, ain't that right, honey pie? And we still know how to have a hog killing time. Oh, Boże. There, that's for you. Yeah. There. Yeah. Jezu, mina Artura. Where are my manners? Drinks. Yeah, I could definitely use a drink. Widzieliście te oczy Artura? Jezusie. Oj, Artur, nie powinieneś tego pić. Patrzcie na to. Ale tylko nam nalali. Let's loosen you up some more. Oni sobie nie nalewają, patrzcie na to. Możemy wyjść albo wypić.
No dobra, pokażę wam, co się stanie, jeżeli na przykład wypijemy kolejne. Oczywiście od razu widać, co się dzieje, nie? Oni tego nie piją. What the hell is that? It's an old Aberdeen home recipe. That one right there is in 1894. Oh, feels like someone stabbing me in the head. Come on, I thought I had a man here, not a boy. One more, and you and I both will go upstairs and have a lie down. Shit. Ah, what the hell? I tu już Artur sam wziął to. O kurde. Ja pierdzielę, widzicie to? Ja pierdzielę, to jest masakra. Patrzcie na to, wyzerowali nas, wszystko nam zabrali. Ja pierdzielę. Cholera jasna. Ja nie mogę. Cholera. Patrzcie, wszystko nam zabrali. Patrzcie na to, gdzie oni nas wrzucili. Do jakiegoś kurde dołu z kośćmi. I tutaj są ciała, kości normalnie, trupy, jakieś już naprawdę zgniłe, a ten jest dość świeży. Ja nie mogę. Sprawdźmy na mapie, gdzie my jesteśmy. Patrzcie, niedaleko od ich domu. Czyli w tym miejscu oni mają kurde jakiś dół z trupami. Czyli my nie jesteśmy pierwsi tutaj, patrzcie, tutaj gdzieniegdzie kości leżą, czaszki, nie jesteśmy pierwsi. Okradali już wcześniej ludzi, teraz musimy tam wrócić po naszą kasę, powiedzieli, zabierz mu całą kasę i schowaj za mamą. To jest dość znaczące, widzieliście to? Brat i siostra, ja pierdzielę, takie rzeczy. Wiadomo, no co oni tam ze sobą kurde robią, nie, ale... Kurde, i oni tak okradają innych, nie? Dobra. Nie, przejdziemy inną drogą. Tędy, od przodu. No, mają się, kurde, z czego tłumaczyć. Dobra, wchodzimy. Dlaczego wchodzę z lasem? Dlatego. Zaatakowałaby mnie, ma nóż. Ten idzie. No kurde, widziałaś to, nie? Oddawaj to. Przeszukaj dom, aby odzyskać swoje pieniądze. No ty jesteś zwierzęciem. Srebrna bransoleta, naszyjnik. No to już można się domyślić, gdzie schowali kasę, nie? Dobra. Chciałam, żeby widziała to. Na pewno. Nie zamierzam jej puścić. Zużyty rewolwer Cattleman. Nie, no, nie będę tego brać. Gdybyśmy nie strzelali mu w głowę, to on znacznie więcej byłby w stanie wytrzymać. Kocha go jak męża. Ja pierdzielę. Chore, nie? Chore. Naprawdę chore. Dobra, zbierzmy wszystko, co tutaj tylko jest. Tej mieszanki ciastek my nie mogę wziąć, ale widzieliście takie rzeczy, no naprawdę... Mega. Ej, wiecie co? Jestem ciekawa, bo ja nigdy tego nie robiłam. Ja pamiętam, że za pierwszym razem, jak ją grałam, nie udało mi się jej spętać. Nie udało mi się jej spętać, tylko ją zastrzeliłam, tak samo tego Aberdona. Ale tak się zastanawiam, czy można by było ją, bo teraz po raz pierwszy ją udało mi się spętać, czy można by było ją zawieźć do szeryfa w Rhodes na przykład? Dobra, tu nic nie ma. Ja pierdzielę to mięso, ja nie chcę wnikać, co to jest. A pokażę wam, co jeszcze jest na górze, rzecz, której wam nie pokazałam. Mam nadzieję, że ona się nie uwolni. Chcę całą chatę przetrząsnąć. Wiem, gdzie są pieniądze, ale chcę jeszcze poszukać innych rzeczy. Jakichś ciekawych. I... Wiecie co? Jestem ciekawa. I chcę tego spróbować. Najwyżej odcinek wyjdzie po prostu o samych Aberdeonach, a resztę ciekawostek na przykład pokażę wam przy innej okazji, czy coś, w innym odcinku. No ale myślę, że to jest naprawdę warte po prostu uwagi, nie? To jest naprawdę, kurde, akcja nieziemska, co tu się dzieje.
Dobra, pusto. Wszędzie pusto. O kurde. Dobra. Tutaj. Zbadaj zdjęcie. Tu schowali kasę. Patrzcie. Jestem ciekawa, czy ona coś powie. Jak to zobaczy. Patrzcie na to. I całą kasę odzyskałam. Całą? 4342,58. Znaczy no, troszkę dodało, bo tam od niej jeszcze zabrałam. Ale odzyskałam swoje 4000. Dobra. Jeszcze jest jedna rzecz, którą chcę wam pokazać. Ale wiecie co? Jestem ciekawa, czy ja mogę ją zabrać do szeryfa. I chcę z tego spróbować. Patrzcie, co tutaj będzie. Pokażę wam, co tutaj jest ciekawego. Jeszcze tej szafki nie otwieraliśmy. Szafa na ubrania. Jest trójkąt, jeśli chcę to otworzyć, a nie kwadrat. Gdzie zawsze jest kwadrat? Patrzcie na to. Sick sons of bitches. Widzieliście to? Ludzkie kości. A pamiętacie, jak oni mówili, że kiedyś mieli tu hodowlę świń? Teraz nie mają świń, nie hodują ich. Co się stało z tymi świniami? Przestali hodować świnie. Więc musieli coś jeść, tak? Kiedy przestali hodować świnie. Jak myślicie, co oni zrobili? Musieli jakoś do tego czasu przeżyć. Dokładam, że świnie mieli wtedy, kiedy jeszcze oni byli mali, nie? Kiedy jeszcze byli dziećmi. Wiecie co? Tu jest jeszcze jedno pomieszczenie. Ale chcę spróbować, wiecie? Chcę spróbować zawieźć ją do szeryfa. Bo... jestem ciekawa, wiecie? Nigdy tego nie próbowałam. Nie wiem, jakby to wyglądało. Przetestujemy to sobie. Dobra, to jest wyjście na zewnątrz, więc ja ją zabiorę. Niestety Aberdona nie udało się złapać, ale... ją? Wiecie co? Chcę spróbować. Jeśli nie pyknie to, to po prostu ją zabiję, bo za pierwszym razem jak grałam, to ją zabiłam. Kurde, no nie widziałam nigdy tych dialogów, nie? Wiecie co? Chciałabym zobaczyć, czy jeżeli zawiozę ją do szeryfa Greya w Rhodes, to czy coś się wydarzy, czy na przykład będzie jakiś ciekawy encounter na przykład, że można będzie ją oddać szeryfowi i wydadzą wyrok, czy coś. Wiecie co? Sprawdźmy to, sprawdzimy to. Ja jestem mega ciekawa, czy to się tu wydarzy, wiecie? Oczywiście ja się wolę zapisać w tym momencie, bo... może być tak, że ja zwiadę z nią do miasta i ludzie nic sobie z tego nie zrobią, a może być też tak, że jak wjadę do miasta, to ludzie zaczną krzyczeć, że ja kogoś porywam i wtedy wezwą stróżów prawa. Ale no, chcę to sprawdzić, wiecie? Chcę to zobaczyć. I tak będziemy jechać później w tamtą stronę, więc w następnym odcinku pokazałabym wam te ciekawostki, o których tu mówiłam. I pojedziemy sobie do Rhodes, wiecie? Niestety nie zaznacza się to, że mogę ją tam zawieźć, ale chcę zobaczyć, bo... bo wiecie, to może być ciekawe. Jeżeli będzie takie coś, to naprawdę wow, będę mega zaskoczona, nie? Miło zaskoczona. Chcę spróbować, wiecie? Przetestujemy to. Przetestujemy to. Ona na razie nie ma jak się uwolnić. Wiecie, bo ogólnie był taki motyw, za pierwszym razem jak grałam, pamiętam, że... kurde, patrzcie na to. Nie widziałam nigdy jej tych dialogów, nie? Tych dialogów. Zobaczymy, jestem ciekawa. Wy też jesteście ciekawi? Ja naprawdę jestem ciekawa, czy... no, w sumie jestem zastępcą szeryfa, nie? Więc, że tak powiem, mogę jak najbardziej ją zabrać. Tamten koleś, którego przed chwilą minęłam, nie zrobił nic, tutaj nie miał problemu. Egzekwuję prawo! Świadek, porwanie, no chyba se jaja robicie. Ej, wiecie co, ja chcę ją zawieźć do Rose, bo ja chcę zobaczyć. Nie, no nie błagam. Ej. No widzicie? Może być coś takiego, nie? Ale chcę zobaczyć, zawsze mówię, zapisałam się, jak coś, to się wczytam i po prostu ją tam zabiję. Albo można by było zanieść ją do tamtego rowu i wrzucić, do którego oni mnie wrzucili. Chciałabym zobaczyć, czy ona by coś powiedziała.
Nie no, kolejny świadek. Ej, wiecie co, chyba... Nie... Grzywna 10 dolarów. Ale tam byli stróże prawa, oni mnie nic nie zaatakowali. No nie mówcie, że to jest porwanie na ludu. Wiecie co? Chcę zobaczyć. Coś tu się dzieje, ale chcę sprawdzić to, wiecie? Ej. Nie mogę? Zaraz, tu jest sklep. Gunsmith. Nie, no tu był szeryf przecież. Nie, to nie jest szeryf. Co ja robię? Co ja wiem? Zaraz, gdzie był szeryf? Ej. Nie, szeryf był gdzieś tam chyba, wiecie? Tutaj był. Chcę sprawdzić. Tu jest w ogóle jakieś zadanie. Nie, tu jest lekarz. Sheriff's office, tutaj. Chcę to sprawdzić. Może się uda, może się nie uda. Jest tu kto? Halo. O. Howdy. Nie ma nic! Żadnego tego! Ej, no spodziewałam się czegoś lepszego. Cholera, ja spodziewałam się tu jakiegoś ukrytego enkantera. Ej, nie. Nic się z tego nie robił, nie można jej zawieść. Wiem, że był taki motyw z prostytutką w Valentine, że można było, to też był taki enkanter, wydarzenie losowe. Wiecie co, to ja się wczytam w takim razie. Się wczytam. I ja ją po prostu załatwię. Albo wiecie co? Jeszcze chciałabym ją spróbować zanieść do tamtego rowu, do którego oni nas wrzucili, i wrzucić ją, żeby zobaczyć, czy ona będzie miała jakiś dialog ukryty, czy coś takiego na przykład, że nie wiem, coś powie, jak ją tam wrzucimy na przykład. Bo to też mnie ciekawi, wiecie? Takie rzeczy. Potestujemy sobie. Zaraz i tak będziemy kończyć odcinek, więc myślę, że tak czy siak ją zabiję. I tam w Rose było zadanie. Więc w następnym odcinku. W następnym odcinku myślę, że ruszymy sobie właśnie na południe. Albo pokażę wam jeszcze jedną ciekawostkę, która też jest tam niedaleko Rancha Emerald. I wtedy byśmy ruszyli sobie do stajni, zakupić jakieś tam rzeczy dla konia, zapasy, jedzenie i tak dalej. A później byśmy ruszyli właśnie na południe i pokażę wam ciekawostkę z Braithwaite'ami i tam na tych rozdrożach tą ciekawostkę. I teraz to mnie, kurde, to... nurtuje. Nie ma tej kobiety tutaj. Wiecie co? Jadę jeszcze raz do ich domu. I zobaczę, czy oni tam są. Czy ja mam pieniądze? Mam. Ale to w takim razie, czy oni tu są? Nie ma ich. Ciało Aberdona zniknęło i ona też zniknęła. No to nieźle. Ciekawe. No to nie pokażę wam tego jej reakcji na ten... Nie pokażę wam jej reakcji na ten dół, ale chciałam przetestować. Zobaczyć, czy będzie jakaś taka, wiecie, no... Takie ukryte zadanie, taki mini questik, że na przykład zawozimy ją do szeryfa i mówimy, kim ona jest, i szeryf ją wsadza do paki, nie? No myślę, że to by było niezłe, no kurde. Przecież oni byli, kurde, kanibalami. Polowali na innych i, kurde, kradli ich pieniądze, a później wrzucali ich do rowu albo zjadali niektórych z nich. Okej, dobra, moi drodzy.
Ja myślę, że zaczniemy sobie odcinek następny od tego miejsca. No, pokazałam wam tą farmę Aberdeonów. Jeżeli sami chcecie to sprawdzić, to przyjeżdżajcie tutaj do tej farmy Aberdeonów i jeżeli chcecie, przetestujcie sobie. Ja bym chętnie się dowiedziała, czy ta kobieta może coś powiedzieć, jeśli na przykład wrzucimy ją do tego rowu, bo mówię, nigdy tego nie próbowałam. I teraz po raz pierwszy odkryłam coś takiego nowego. Udało mi się ją związać, bo mówię, za pierwszym razem ja ją zastrzeliłam, jak tylko weszłam. Nawet ona mało co mnie nie zabiła, bo atakowała mnie nożem i w ogóle i musiałam ją zastrzelić. A teraz udało mi się ją złapać, więc zobaczyliśmy ciekawe dialogi. No ale mówię, czasem są w Red Deadzie takie enkantery, że jak kogoś złapiemy, to możemy zawieźć do biura szeryfa i wtedy taka osoba, możemy dostać za nią pieniądze albo nie, zależy. I myślałam, że byśmy dostali, że taki ukryty encounter byłby, ale jak widać nie. Dobra, moi drodzy, ja będę się kierować w następnym odcinku tam, w to miejsce. Tutaj mamy Rancho Emerald w Nowym Hanowerze i to jest tu, w tym miejscu. Boże, grzywna 175, ja nie wiem skąd to się wzięło. Tutaj są dwa domki, najważniejszy jest ten domek, ale myślę, że ten domek też sobie sprawdzimy. Ten domek i jeziorko przy Heartland Low na północ od Emerald Ranch, więc tam się będziemy kierować i zaczniemy nasz odcinek od tego. Już się nawet ciemniej robi, więc w tym odcinku to by było na tyle. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Napiszcie w komentarzach, czy sami na przykład próbowaliście jakichś ciekawych rzeczy z tymi Aberdeonami, czy może udało wam się złapać na lasu i spętać tego Aberdeona, może nie tylko tą kobietę udało wam się złapać, może komuś z was udało się jego związać, może ktoś z was wrzucił ich do tego rowu i zobaczył ich reakcję. No, Red Dead też jest przygotowany na takie rzeczy, więc tutaj myślałam, że rzeczywiście może jak ja zawiązuję do szeryfa, to coś się wydarzy, ale najwyraźniej nie. Jestem też ciekawa, jakie jeszcze mogą być możliwości, gdzie jeszcze coś może się podziać, na przykład jeśli byśmy gdzieś się indziej zawieźli, no to jaka byłaby jej reakcja? No ciężko by było, no bo jak widzieliście, świadkowie byli i wszyscy uznawali to za porwanie, nie? No to też tak to wygląda, ale jak widzą, że na przykład mężczyzna, który wiezie związaną kobietę na koniu, no wiecie, gdzie moja odznaka tak w ogóle? Nieważne. W każdym razie, no mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało. Mówię, napiszcie w komentarzach, co wy na przykład zrobiliście, kiedy spotkaliście Aberdeonów, czy udało wam się ich złapać, czy coś przetestowaliście na nich, czy coś ciekawego znaleźliście, na coś ciekawego się natknęliście. Napiszcie w komentarzach. Co wy o tym sądzicie? Może coś więcej wiecie o tej rodzinie? Może jakiś większy kawałek historii o niej poznaliście? Czy coś? No, ja wiem tyle, że to było rodzeństwo, brat i siostra, którzy wiadomo jak siebie traktowali, byli też kanibalami, przestali hodować świnie i zaczęli polować na ludzi i zaczęli ich okradać, niektórych wrzucali do rowu, a niektórych zjadali. I domyślam się, to jest, nie ma na to dowodów, ale to jest moja taka teoria, patrząc na to, że obrazy z ich rodzicami, zdjęcia i fotografie są, mają wydrapane oczy, tak, ich rodzice na tych zdjęciach, to domyślam się, że oni, jak już troszkę podrośli, sami pozbyli się swoich rodziców i możliwe, że to któreś z tych ciał, albo, znaczy ciał, może ciał nie, bo ponieważ po 2 latach pojawiają się kości, więc możliwe, że te kości, które tam widzieliśmy w tym rowie, to były kości na przykład ich rodziców. Nie wiadomo, więc moi drodzy, zachęcam was serdecznie do subskrypcji, jeżeli chcecie być na bieżąco z nowymi odcinkami i nowymi seriami na kanale. A następny odcinek też będą ciekawostki. Chciałam w tym odcinku pokazać wam więcej ciekawostek, ale udało mi się tą jedną pokazać, ale myślę, że ta farma Aberdeonów była naprawdę ciekawa. Więc widzimy się w następnym odcinku przy tym małym jeziorku. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!